Dzień dobry. Cześć, dobry wieczór. Dzień dobry. Szanowni Państwo, drodzy widzowie, kolejna edycja rywalizacji i dzisiaj z tego, co Maciej nam przed chwilą powiedział, będziemy zgadywali, co to jest za rzecz. Albo do czego służy. Do czego służy. Uważamy, że to jest fajna też tematyka do tego, żebyście wy się razem z nami bawili. Także nic nie pozostaje, jak zacząć. Jesteś gotów? Jestem. Ja też jestem. Maciej, jesteś gotów? Jestem. No to lecimy. No to pierwsza z rzeczy. Proszę bardzo. Do czego to służy? Do czego to służy? Urządzenie, tak? Albo nazwa, no to w ogóle będzie perfekcyjnie. Maciej już nas trochę zna i my też go trochę znamy, wiemy, że jest wredny. Jakby co, jak nie będziecie wiedzieć, to jakaś będzie podpowiedź wtedy. Czy ja myślę, ja chyba wiem, co to jest. Wiesz? Myślę, że tak. A ty, Dymusiu, zacisnąć? Oczywiście. Coś czuję, że tutaj będzie rozjazd mój. Łukasz już zapisał, tak? Tak. Dobrze. A myślisz, jaka to jest kategoria? O, to jest... Myślę, że to jest agralna. Ja myślę, że to są części garderoby. Okej, no dobra, załóżmy, że to jest to, czyli to będzie do... No ja uważam, że to jest narzędzie, czy tam coś do użyźniania. O, grubo poleciało. No. No, to mi się wydaje, że to jest akcesoria samochodowe, może nie warsztatowe, podnośnik lewarek. No, dobrze powiedziałeś, ale do czegoś konkretnego, no nie? Bo on jest podnośnik do motoru. Do motoru? A to ja, być może, ale to nie wiedziałem, że mam doprecyzować, bo wiedziałem, ale że to podnosi. Ale no, gratulacje. Czy zaliczycie mi to? No, nie, no myślę, że tak. Chociaż podnośnik taki zwykły do auta inaczej wygląda. Ale pełną nazwę chcesz tego? Albo do czego służy. No kurwa, to te trzeba... Bo nazwa jest głupia jakaś, więc... Nie wiem, czy to jest pełna nazwa, ale tak mi się wydaje, że to jest. Nie, no przecież to nie jest to. Do czego to służy wystarczy? No wiem. Służy to do mierzenia. To po prostu jest ostry. Ale jak miałbyś coś zmierzyć? No ja się nie wiem. No a, tam w sensie, jest odległość, tak. Jak dokładnie. Policjanty mają no, w przypadku wypadku się... takie koło. Ale wiesz, że to jest do ręki takie malutkie. Tak, i właśnie to jest do małych wypadków. Szczypce. Okay. To jest do takich wypadków małych. Ja nazwałem to roboczo, co może nie być prawdą. Taker, to mi się tak kojarzy, ale to jest urządzenie do wbijania ćwieków, kolców, ogólnie używa się można tego. Można było tak pomyśleć, ale jest to złe myślenie. Nie? Słuchajcie, to jest narzędzie do robienia dziurek w pasku. Do dziurek a, w pasku. A w pasku takim skórzanym. No. Trochę mam rozdarte serce, wiem, że mi nie zaliczysz tego. Znaczy, według mnie, to jest takie. Na zero. Super, dopisuję sobie punkt. Nie, dobra, jest jeden. Nie, zero. Ale no mój opis nie pasuje? No kurna, byłem bliżej niż do mierzenia. No, ale ja nie chcę to. Punktu, ja nie wnioskuję nawet o punkt. Emotional damage! Proste teraz. Może być podchwytliwe. No do czego to służy, no nie? Bo z wyglądu wiadomo od razu, no nie? Ha, no jak mi napiszesz teraz to na literę L, no to będzie za mało. Do lania? Czyli nazwę czyli tego, musisz... do czego to służy? No, ale to do butelki i wlać napój. No bo przecież... No dobra, jak już wszyscy jeżeli wiemy, co to jest za urządzenie, to powiedzmy, że to jest lejek. No tak, ale to nie jest no, lejek. Ale jeżeli chciałbyś, jeżeli ktoś by z tego korzystał, a później by chciał wlać napój, to... No nie wiem, czy byś chciał. Moje odpowiedzi będą, myślę, że dobrym kontentem na TikToku. To na Aliek to jest znalazł. To już nie na temu. Temu tam, dobra, temu tu. Dobra. To też walnąłeś opisówkę? Nie. No jak nie? No nie, no bo to jest do udrożniania rur. Kreta można. Kreta można wlać. Za kreatywność na pewno pół punkta. No, ale ja wyszedłem. Dobrze. Do oddawania moczu urządzenie w szpitalu wykorzystywane dla facetów. A, kurde, było blisko, ale... Dla kobiet? To jest lejek dla kobiet, żeby mogły sikać w miejscach publicznych niby. Po zero. Nie no, powiedziałeś, że pół punkta. A pół punkta za kreatywność, no. Za drzewo. Dostałeś pół punkta? No kreatywność, nie? Maciej? To też się liczy w tym odcinku. Maciej, dobrze. Kurna, ja byłem tak blisko z tym do tapicerek, kurna. 0,5. Pamiętaj, za kreatywność może po punkcie. Do zmniejszania ludzi. Wchodzi i w dół uciskać. To było King Size. Oglądałeś King Size? Nie. Nie oglądałeś King Size? Musisz obejrzeć King Size. Muszę, no. Obowiązkowo. Szuflandia. No, Maciej, oglądałeś King Size? Really? Astra tak jak chili? Polska komedia. Z
Katarzyną figurą, która się eksponuje. Do zatykania jest to urządzenie. Dlaczego? No takie rzeczy jak na przykład butelki. Czyli taki, taki klapser, jak to się na to mówi, tak? Klapser, czy jakoś coś takiego. Po prostu wkładasz tam butelkę, wajcha i zatkana. Następne. Uznaję. I też uznaję. Ja mu dałbym 0,5. Kapslownica, ale wytłumaczył, no. Ale co ty wchodzisz w kompetencje sędziego? Przepraszam, przepraszam. Masz półtorej? Półtorej mam. A masz dwa. Uwaga. Prost. Chyba miałem kiedyś raz w ręku, ale mogę pomylić. Jakoś tak mam wrażenie, że trochę ta dziura na górze jest za mała. Jaka dziura? No tam jest taka dziura. I jakoś ja mam wrażenie, że to było większe, z czego ja korzystałem. Normalnie esej. No ty wiesz. Dobra, ja uważam, że to jest do gorącego kleju pistolet. Brawo. Pistolet na sztyft, pistolet na gorąco. Dobrze. Widzisz? Dobrze, Dymuś! Domyśliłem się! Dobrze! A to miałem raz w życiu. Ja nawet w tamtym tygodniu go tylko używałem. Że ja ten, nie wiedziałem do czego to służy, to pokleiłem sobie twarz. Niemożliwe, bo to jest tak nieprzyjemne. O, i to się tatusiowi podoba, bo kompletnie nie wiem. Ale tatuś jest. Kurwa tutaj mniejszy wie, co to jest. A ja wiem, co to jest, dokładnie. I teraz tak piszemy. Bez opisówy. Że moje pismo jest tak tragiczne, że to się wpalę, nie myślę, czy ja w ogóle zdałem egzaminy. A opowiem wam teraz fajną historię. Ale dajesz pierwszy, czy ja pierwszy? Mogę dać pierwszy. No to nie wiem, więc wydaje mi się, że to jest nóż do kebaba, do skrabania z kolei. No. Dobrze, kebabowy nóż do kul mocy. Do kul mocy! A napisałem do kolby. Tak, tak. Myślałem, że nie będziecie wiedzieć. Miałem taką kiedyś historię na studiach, wyobraźcie sobie, że napisałem egzamin. Przyszły oceny w USOS-a, to ten system dla studentów i kurde, tam dostałem dwóje. Mówię, dlaczego? No i później dostałem adnotację na pocztę studencką, żebym przyszedł wyjaśnić sprawę. No i przyszedłem i on mówi tak. Chłopie, coś się zrobił! Wie pan co, ta praca jest ogólnie bardzo dobra, ale ja nic nie mogę się rozczytać. I daje mi moją pracę i ja muszę rozczytywać. No naprawdę, tak brzydko pisałem, gościu mógł powiedzieć, że nie jest to do rozczytania i nara, nie? No dobrze się podoba. Boże, to wygląda jak jakiś detonator. Musiałem dać zdjęcie, jak jest zamknięte, bo było otwarte to. Rozumiem. Na takim pasku? No, na takim pasku. W ogóle coś ala II wojna światowa, więc powinieneś wiedzieć. Co to jest tam? Tam jest taka dziura na środku? I jakby lampa. Dobrze. Aczkolwiek nie sprawdziłem. Dobra, najważniejsze, sprawdzimy. Z II wojny światowej coś takiego? No. Oj, korzystali z tego. To rzeczywiście, to może wyglądać jak lampa. Z tej perspektywy, teraz jak on mi powiedział. I oni to na pasku? To było przypinane po prostu. Czyli ktoś musiał to nieść. Pojemnik na amunicję. Można było tak pomyśleć. Ale oczywiście jest to złe myślenie. No tak. Powiem ci, że trochę cię wprowadziliśmy w maliny, bo... A ja nie wiem, czy to jest prawidłowa odpowiedź, bo tam mi też się wydaje, że tam jest flash. Co to jest? A to jest pierwszy Polaroid, pierwszy aparat na... A tu jest napisane Polaroid? Tak. O, ulala, to jest źle. To nie jest pierwszy Polaroid? To jest telefon polowy. Tak. Ale hit, pierwszy raz wprowadziłem, chciałem kogoś wprowadzić w błąd i go nakierowałem. Co tam jest napisane? Jakaś dziwna nazwa, może to się tak dziwnie nazywa? Ale miałeś kurwa... Dałem dupy! Ale jadę ciała. No myślę, że ty wiesz, ona. Nie, no skąd? Ja pierdyle. Nie wybaczę sobie. Ja mam 4 punkty, masz 3,5. Ale nie mamy takiej punktacji. Trzeba będzie dorobić pół. Co? Wiecie? No ja tak... poczekaj, tak no. Się domyślam, ale... Teoretycznie niby jestem blisko, ale w moim przypadku... Z tymi odcinkami... Ale to jest odcinek, którym czuję się zdecydowanie najsłabiej. Ale ja tylko mam pytanie, czy to jest mniej więcej... A ty nie wiesz. Malusieńkie. Ja z tego korzystałem bardzo dużo. Tak? Mhm. Takie. Naprawdę? To jest takie, no. Produkcie. Może też kiedyś używałeś, nie wiem. Może... A ja? No jak myślisz, używałem? Ty na pewno. Nie. Na pewno używał. Ja mam bardzo ogólnie napisane, ale... Dobra, to... ja napiszę tak dla jaj, ale... Nie no, to napisz tak jak myślisz. Ja napisałem, że to jest mini imadło. Można było tak pomyśleć. No, ja dałem zacisk. Imadło. Skuwasz do łańcucha rowerowego. Ja na rowerze jechałem raz w życiu. Wróciłem pieszo.
Kolejna. Tutaj może znacie tą firmę, to jest znana firma ogólnie. Tox X? Tax. Tax. Mogę opisem walnąć, nie? No to taka nazwa jest dosyć znana. Ale jak myślisz, co to może być? Bardziej bym się skupił. I przestań mu podpowiadać! Dziwne to urządzenie jakieś. Miałem w ogóle zupełnie inny traf na samym początku. Chciałem powiedzieć, że to jest do wyciskania takiego domowego, że kładziesz głowę i tu się podnosisz. To jest małe, to jest takie, no nie? Ciekaw jestem, czy mam rację. Nie, myślę, że ja w ogóle źle. To na pewno jest źle. Do wyważania opon. Do opon w ogóle. No. Ja opisałem opis taki. Ściąga się tylne koło rowerowe, nakłada na to i się jeździ. Do stacjonarnego jeżdżenia, do gier. Trenażer rowerowy. Dobrze. Trenażer rowerowy. On tam ci jest koło, z tyłu i dajesz przerzutki, zmieniasz. Tylko wiedziałem, że coś z oponą, jak już tak powiem. No dobrze kombinowałeś. No. 0,2 bym ci dał. 0,2. Masz 0,7. No dobra. Jak już tak namawiacie mnie, no to sobie wpiszę. 3,7. Uwaga, mocne. Na kółkach? Na trzech, tam jeszcze jest jeden. Powiem ci, że ja też nie wiedziałem, co to jest na początku. Zobaczcie, jak w ogóle skala może zgubić twój tok myślenia. Tak. Jakbyś nie powiedział, że to jest małe, to byś sobie mógł wyobrazić, że tam kurde kulę do kręgli możesz włożyć. Z tego się korzysta, ale pierwszy raz widziałem z kółkami. Z kółkami pierwszy raz widziałeś? No. No, ty prowadzący nas w Manilę. No ja się prowadzę źle, no. Drugi dymit, kurna. Za dużo z nim przebywasz. On mnie tego nauczył! Podpowiedź, bo to będzie dobre. W zestawie są dwa takie. Nie jedno. Kurma, już teraz wiem. Dzięki za podpowiedź. O, ruszył. Nie. Ale ja myślałem w ogóle, że są dwa. Nawet perspektywa tak pokazuje, że to jest na lewą stronę, a tam to będzie na prawą. Ja napisałem, że to jest do ćwiczeń na rozciąganie. Jedna. Dobra. A ja napisałem, że to jest do przesuwania samochodów do holowania. O, nie, no to by pękło. Wiesz co to jest? Tak jak są na kolanniki, żebyś na kolanach... No nie gadaj, że to jest ochraniacz przed... No jeżeli jak robisz coś przy aucie, to żebyś się mógł przesuwać... Na kolanach. Na kolanach. I rozstrzygać. Jak ktoś chce, może się porozciągać na tym. No może. Masz ten jeden. Nie, no jeden to za dużo, to gdzież? Nie, mówię, że dopełniam ci do jednego, masz 0,7, tak? Mam 0,7, no. To masz jeden. No, to takie coś, znane. To kurde, jakbym gdzieś to widział. Aha, tam. Kurde, ja miałem pierwsze skojarzenie związane z... Ale to błędne na pewno, bo to byłoby za łatwe. Jesteś siedzący, gotujący kucharz. Nie, ale trochę mnie dziwi ten efekt końcowy. No, że on jest... To czarne, ta kratka czarna. Tak, no właśnie, że to jest kratka. To jak to się podniesie, to to czarne zostaje, a tylko jest... No to jest co? Masz już? Tak, mogę pokazać. Mhm. Mam punkt. Masz punkt. Ale masz teraz ciśnienie. Co ty nie wiesz? No i co, kochaninki? Nie wiesz? Trudne to jest dla ciebie? No jak nie wiesz, to koniec. Co nazwać dobrze? Możesz powiedzieć, do czego służy. Nie, no przecież to jest praska do jedzenia, do mięs na przykład. Dobrze kombinowałeś. Ale niestety. Źle. A co to jest? Do rozdrabniania? To jest do robienia frytek. Krajelnica. Tu wkładasz ziemniaka, wychodzą ci frytki. No tak. To będzie ciekawe. Dużo tego jest bardzo. O kurna. A żeś panie dał. Nie no, to chyba... Nie no, nie mów, że wiesz, co to jest. No to co, ja tylko kojarzę... Wydaje mi się, że ja nigdy tego na oczy nie widziałem w ogóle. Coś zwiera się i rozwiera, nie? To się łączy i... No zaraz wiesz, na pewno za kreatywność. Bo to jest jakby punkt taki zero. Ja jak się uruchamia, to się to łączy i później się to wewnątrz to otwiera? Ja w ogóle na samym początku, jak już tak gadamy, to ja myślałem, że to jest... Nie, już zapisuję. Że to jest urządzenie do pomiaru napięcia elektrycznego. Nie. Dlatego, że są różne te takie... I myślałem, że się wsadza. A ty wiesz, co to jest? Nie, ja nie wiem, co to czy to... Ja, moim zdaniem to jest... rozdzielnik taśmy klejącej. No, ciekawe, no. Bo tam się wkłada taśmę i ona idzie,
i tniesz. A ja myślę, że tam się mocuje okulary i, o! I na nich się... Nie, to się mocuje rakietę, to jest do naciągania rakiet maszyna. O ja! Do naciągów? No, oczywiście, to jest naciągania. Od razu widać. No Dymitrze, Dymitrze! Kurde, no! Bang! Bang! Porażka. Nie, nie, to ja muszę sobie odjąć. Sam to muszę sobie zrobić, bo mi się to nie podoba. Odjąłeś sobie punkt. No nie, no to jest żenujące. I tak się nie skumałem. No nie skumałem się. Ostatnie. Spadły mi emocje. Co to jest, kurna? Wydaje mi się, że jest strasznie głupie. Dymit korzystał. Teraz klęko spadnie świnie, król parkietu, ręka jak złamana. Takiego czegoś. Spokojnie, zaraz wypruję prawidłową odpowiedź. Nie, no dobra, skoro jest to w kształcie banana, to... No jeżeli wiemy, co się goli, no to tak. W kształcie banana. Jeżeli to jest w kształcie banana, to musi być coś z tym związane. Chociaż niekoniecznie. To niekoniecznie, bo to może być w kształcie pistoletu. Nie, nie, nie. A ty wiesz, co to jest? Skąd ja mam wiedzieć? Ale zachowuj się, by wiedział. Banana. Gra pozorów, słuchaj. Ty, a to może być to? Ten jego entuzjazm. Nie, tak, tak. Ale jakbym trafił, to bierzecie, obieracie sobie banana, wkładacie, przyciskacie banana i jest rozdzielnik dla banana. Brawo ty. To jest ja też tak napisałem. No i proszę. Do krojenia banana. Krojalnica do banana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ja mam trzy na szynach. Nie, ty masz cztery. A cztery? Cztery, zero. A ty ile masz? Siedem. Wygrałeś! Dziękuję. No ale z tymi rakietami, no nie. No, się odwalił ostro, a tak czułem. Ale no nie powinienem, bo... Jakaś nagroda, musimy dawać sobie nagrodę, szybko. Dobra. Wymyśl nagrodę, ostatnio dostałeś ogórka. Wiem co! Jezu, gratulacje. Nie. Przy następnej okazji dam z siebie wszystko. I tym miłym akcentem... Zakończmy ten odcinek. O co ci chodzi, ty? On jest dziwny ostatnio. No, jakoś jest dziwny. Nie wiem, jak to... Zacząłeś jeść, nie wiem, zdrowe rzeczy, czy... Nie wiem czemu. Dziękujemy serdecznie! Pa, pa!